Niech w tym, co powiem, będzie uwielbiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. Moje rozważanie rozpocznę od Słowa Bożego z Rzymian 8, wersety 13 do 14. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Bo ci, których Duch Boży, który Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Tak, jestem Bożym dzieckiem i to jest moje zwycięstwo w Chrystusie. Każdy, kto wierzy, prawdziwie wierzy, może powiedzieć, że jest zwycięzcą. Myślę, że to nie jest ważne, jak zaczynamy, czy jak żyjemy, ale ważne jest to, jak zakończymy, jaki będzie nas koniec. Chciałabym powiedzieć, tak jak apostoł Paweł powiedział w 2 Tymoteuszu, w drugim liście do Tymoteusza, 4 rozdział, 7 i 8 werset. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Ale teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Wiele lat byłam w niewoli grzechu. Znaczy, moją wędrówkę mogę porównać do wędrówki ludu Bożego Izraela, bo wiele lat właśnie byłam w niewoli grzechu. Byłam tak zniewolona, że nie widziałam w ogóle wyjścia z tej sytuacji i to, co mnie otaczało, nie tyle, co mnie przytłaczało, nawet po prostu zaczęłam tak żyć, że tak musi, po prostu tak musi być i nie widziałam tego wyjścia. Ale Bóg ulitował się nade mną i posłał osoby na moją drogę, żeby mi pokazały to wyjście. I wyszłam, po prostu wyszłam. Choć ta wędrówka, to było, można porównać do wędrówki na pustyni, też była i ciężka, i mozolna. Pokazała mi, ile we mnie było w ogóle zła. To, co miało ze mnie po prostu wyjść, to Bóg musiał mi pokazać. I na tej drodze otrzymałam łaskę, jaką jest poznanie Jezusa Chrystusa i Jego ofiarę. Zrozumiałam, że krew Jezusa, Syna Bożego, oczyszcza nas wszelkiego grzechu, który dostrzegamy wtedy, gdy wychodzimy z ciemności, wkraczamy do jasności, to obnaża. Wiele, wiele, wiele tego było i wiele Bóg pomógł mi oczyścić, ale to jeszcze nie był.
to nie było jeszcze zwycięstwo. To nie było zwycięstwo. Musiałam tylko przejść przez Jordan. Było bardzo trudno, ale tym razem Bóg też zaingerował i pomógł pokazać to, co we mnie jest niewłaściwego. To, co oddzielało mnie od Jezusa. To, co oddzielało mnie od Boga. Musiałam po prostu uklęknąć i wyznać wszystkie grzechy, żeby zwyciężyć. Tak. Wcześniej myślałam, że to stanie się tak jak z Saulem, jak szedł do Damaszku. I właśnie dlatego tak długo to trwało, że spotkam Jezusa właśnie tak, jak to miał, jak się to stało z Saulem w drodze do Damaszku. Ale tak w moim przypadku nie było. Zazdrościłam wielu osobom, że w ten sposób Bóg się im objawił. Ja musiałam po prostu uklęknąć i wyznać to, co było we mnie złe. To, co oddzielało, to była moja duma. I właśnie Bóg to mi pokazał. Cały czas byłam oskarżana przez, właściwie nie wiedziałam, ale teraz wiem, że to były oskarżenia diabła i dlatego nie mogłam tego tak przyjąć, ale gdy Bóg zaingerował, to przyjęłam ten dar. Dar przebaczenia grzechów przez odkupienie drogocenną krwią. Moje serce i sumienie zostało oczyszczone. Mimo że w dalszym ciągu byłam kuszona, mam teraz nowe serce, które dał mi Bóg i pragnę podążać za Nim. Wraz z Chrystusem szukam tego, co jest w górze. Nie muszę już dłużej być niewolnikiem grzechu. Chcę wzrastać w łasce oraz poznaniu Jezusa, który wyposaża mnie do dzieła posługiwania. Jest to droga życia, prawdy, miłości, czystości, ale również droga cierpienia i zapierania samego siebie. Tak, ta droga jest potrzebna i to musiałam właśnie zrozumieć, że jest potrzebna do oczyszczenia wewnętrznego, to, żebym przybliżyła się do Jezusa Chrystusa. Ta droga cierpienia jest ważna w naszym życiu. Wiele sytuacji było w moim życiu, których nie rozumiałam, ale w końcu, gdy to pojęłam, że cierpienie
jest na tyle ważne, że wypala w nas to, co złe. To, co złe i właśnie przybliża nas do Jezusa. Różne sytuacje spotykały mnie, a jedna z nich właśnie, gdy jeszcze nie byłam pewna, bo miałam pewne wątpliwości, spotkały mnie i wtedy dostałam pewność odkupienia. Gdy przyszłam do domu, spojrzałam w swoje serce, tak jak to właśnie w Rzymian jest napisane, czyż to nie wspaniałe? Jeśli Bóg jest po naszej stronie, kto może stanąć przeciwko nam? Co nas odłączy od miłości Chrystusowej? Udręka, ucisk, prześladowanie. Wtedy spojrzałam na kalendarz. Kalendarz mamy, w kuchni wisi nam kalendarz Dobry Zasiew. Każdego dnia z mężem czytamy właśnie karteczkę. Nie rano, bo żeby było wiadomo, którego dzisiaj jest, to zazwyczaj wieczorem albo następnego dnia zrywaliśmy i czytaliśmy. I wtedy, to było 21 maja, dostałam takie słowo, znaczy tak to odebrałam, albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani morze, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. I to było moje zwycięstwo. Wierzę w to, co mówi Słowo Boże. Niezależnie od tego, co szatan próbuje mi wmówić, zostawiłam przeszłość za sobą i patrzę tylko w przyszłość, pełną nadziei i wiary. I to mogę za Pawłem powiedzieć. To jest Filipian 3, werset 13 i 14. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Amen. Niech będzie pochwalone imię Pana mojego na wieki wieków. Troszkę mi się żołądek przewraca, ale mam nadzieję, że ku Bożej chwale. Moje zwycięskie życie w Jezusie Chrystusie. Wszystko zaczęło się 26 lat temu. Tyle już czasu minęło, gdzie Pan w swej łasce pozwala mi kroczyć za Tobą. Zmienia mnie i oczyszcza nadal. I Jemu się za to chwała należy. Werset, który wybrałam na początek, jest z 1 Jana 5,4, gdzie czytamy: bo wszystko, co narodziło się z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. I drugi werset z Ewangelii świętego Jana 16,33, gdzie Pan Jezus mówi: na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, jam zwyciężył świat. Życie dziecka Bożego jest codzienną walką. Każdego dnia i w każdej niemal sytuacji musimy być czujni, mówię to przede wszystkim do siebie, i zawsze patrzeć na Zbawiciela
i mieć w sobie i na sobie tarczę, którą jest wiara oraz miecz ducha, czyli Słowo Boże. Codziennie potrzebuję zakładać całą zbroję Bożą, gdyż szatan nie poddał się do dymisji, lecz nadal gorliwie zajmuje się kuszeniem i usiłuje zrujnować Boże dziecko. Moim wrogiem jest też również moje ciało, które nieustannie domaga się swoich praw, a te prawa w większości próbują ściągnąć mnie z drogi wiary. Pisał o tym apostoł Paweł w liście do Rzymian 7,23. To przeczytam z przekładu słowa życia. Natomiast w moim ciele dostrzegam inne prawo, które walczy z moim umysłem i zwycięża, czyniąc ze mnie niewolnika grzechu. Jednak apostoł Paweł mówi dalej, że dzięki Bogu przez Jezusa Chrystusa nie jesteśmy pokonani, ale mogę być zwycięzcą nad pokusami i słabościami ciała. Sam królujący Chrystus jest tym, który chce swoim dzieciom darować zwycięstwo i włączyć nas w swój triumfalny pochód, abyśmy mogli roznosić po wszystkich miejscach woń Jego poznania. To jest fragment z drugiego listu do Koryntian 2,14. Będąc tutaj na ziemi, jako Boże dziecko, mogę doświadczać zwycięstwa nad, i tutaj sobie wypisałam punkty, nad złym, który diabłem i jego demonami, którzy już nie mają do mnie prawa, aczkolwiek mnie odpuszczają i każdą sytuację wykorzystają, żeby dopaść. Dalej, nad złem, które jest powszechnie wyrządzane i z powodu którego cierpi moja dusza, moje ciało, ale nie muszę wpadać w gniew, ulegać nienawiści czy jakieś żądzy zadośćuczynienia. Pozostawiam sprawę zapłaty przez mojego Boga. Jako zwycięzca jestem nad światem i jego pokusami i żądzami. Świat naprawdę przestał mnie pociągać. Bardzo Panu Bogu dziękuję. Widzę, jak to wszystko, co ludzi pociąga i kusi, jest po prostu marnością, jest chwilą, jest ułudą, która coraz bardziej sprowadza po prostu człowieka tylko na dno przepaści. Jestem też zwycięzcą, dzięki Bogu oczywiście i Panu Jezusowi, przede wszystkim Jego mocy, nad grzechem, któremu już nie muszę już służyć. Owszem, on cały czas kusi, on cały czas próbuje ściągnąć mnie w dół, ale nawet jeśli upadam, nawet jeśli grzeszę, to idę na kolana i wyznaję to mojemu Panu i odwracam się od tego. Pan Jezus jest też moim zwycięzcą nad śmiercią, której nie muszę się bać. Nieraz jak przechodzę jakieś trudne sytuacje, a nie jest ich mało, to naprawdę mówię: Panie Boże, zabierz mnie już. Już bym chciała być z Tobą. Ale Pan zna ten czas, kiedy odwołać. To zwycięstwo w codziennej walce, tak jak już powiedziałam, nie uzyskuję dzięki własnym siłom, lecz wyłącznie przez krew Chrystusa, przez moc Słowa Bożego, ale też przez świadectwa zapisane w Bożym Słowie, ale także przez liczne świadectwa obecnie żyjących braci i sióstr. Nieraz one są bardzo budujące, są bardzo podnoszące. Kiedy możemy doświadczać, możemy słyszeć i widzieć, jak Pan Bóg dzisiaj pozwala ludziom zwyciężać, jak podnosi z najgorszych upadków i to jest po prostu cudowne. Sam Chrystus jest tym, który chce nam darować zwycięstwo i Jemu chwała. W liście do Rzymian 8,37, tak jak już tutaj Madzia kochana powiedziała, odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. I przeczytam wam jeszcze, kochani, z klejnotów, ze strumieni na pustyni najpierw fragment, który tak oto mówi o zwycięstwie. To są wierzący ludzie, którzy napisali tę książkę, Strumienie na pustyni. Czytam ją od wielu lat. I myślę, że takie cenne słowa. Bóg zasiada na swoim tronie i posiada moc, by w jednej sekundzie przeobrazić porażkę w zwycięstwo, jeśli prawdziwie Mu zaufamy. I taki krótki wiersz. Potężny jest nasz Bóg,
On ma moc wyswobodzić. Przez wiarę uznojony chce czoło Twe ochłodzić. Zwycięstwo da nad lękiem, nad grzechem i nad smutkiem. To w Boga Wszechmogącego jest wiary cudnym skutkiem. A więc zaufaj Jemu, wszak słońce Jego świeci, choć nader ciemna chmura przykryła Boże dzieci. To w Jego sercu plany powstały Twojej drogi, więc ufaj, ufaj zawsze, nie zmoże duch Cię wrogi. Mając wiarę, nigdy nie ustąpisz, lecz zwyciężysz Boga tam, gdzie się z Nim spotkasz. I drugi mój ulubiony bohater wiary, Spurgeon. Ta książeczka ma tyle lat, ile chodzę z Panem. Wygląda tragicznie, ale towarzyszy mi codziennie. Codziennie w niej znajduję coś na nowo cudownego dla mojego życia. I tak też króciutki fragment z Objawienia 2:17. Temu, co zwycięży, dam jeść z manny skrytej i dam mu kamyk biały, a na tym kamyku napisane nowe imię, którego nikt nie zna oprócz tego, który je przyjmuje. I krótkie objaśnienie. Kiedy przez naszego Pana Jezusa zwyciężamy, możemy zasiąść do królewskiej uczty i karmić się Jego kosztownym pokarmem. Sam Jezus będzie pokarmem naszym. On bowiem jest tą manną skrytą, podobnie jak skryta była manna na pustyni. On jest nam wszystkim we wszystkim, tak samo w naszym najlepszym, jak i w najgorszym stanie. Pomaga nam walczyć, daje nam zwycięstwo, a następnie jest nagrodą naszą. O Panie, daj mi Twoje zwycięstwo. Amen. Dużo się ostatnio dzieje w życiu moim, ale myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że w życiu naszego Kościoła też. Mam takie wrażenie od nie wiem, gdzieś półtora tygodnia, że gdzieś się rozpoczął pewien nowy rozdział, przynajmniej w moim życiu. Myślę, że moja żona gdzieś tak też może stwierdzić. Właśnie przez fakt, że dużo się dzieje, przyznaję, musiałem na chwilę w trakcie uwielbienia wyjść tam do tyłu. Musiałem sobie dopiero chwilę przed spisać notatki, bo ja generalnie lubię mieć poukładane na papierze to, co chcę powiedzieć. Ale właśnie w takich sytuacjach też nie chciałem właśnie zrezygnować dzisiaj, szukać zastępstwa za siebie i po raz kolejny mogę powiedzieć to, co już było czytane dzisiaj, ale też czytaliśmy tydzień temu z braćmi, kiedy mówiliśmy o wodności Chrystusowej. Drugi list do Koryntian, 2:14. Bogu zaś niech będą dzięki za to, że zawsze daje nam zwycięstwo w Chrystusie. Także cieszę się, że gdzieś po raz kolejny mogę to powiedzieć, że pojawia się to zwycięstwo niezależnie od sytuacji, niezależnie od dnia i cieszę się, że staję tutaj z tym na sercu. Mimo, że mówię, dzieje się tyle, że w trakcie nabożeństwa na chwilę muszę wyjść jednym uchem, słuchać tutaj uwielbienia, modlitw, a z drugiej strony zastanawiać się, co powiedzieć. To nie jest tak, że jestem nieprzygotowany, ale tak jak mówię, na papierze lepiej mi. Zresztą we wtorek, tydzień temu dużo mówiłem o tym, że lubię sobie zostawiać notatki z tego, co tutaj, z tego, czym się dzielę. Dobrze, pierwszy fragment, jaki w życiu w ogóle, jeśli chodzi o życie z Bogiem, mnie dotknął, pochodzi z pierwszego listu do Koryntian, 9 i od 24 wersetu. I jest to fragment, który mówi o zwycięstwie, ale też o zwyciężaniu. O tym, że nie jest to łatwe, o tym, że nie jest to proste, ale
jak to się popularnie mówi, gra jest warta świeczki. Czytamy tak: czy nie wiecie, że biegacze na stadionie wprawdzie wszyscy biegną, ale tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście ją zdobyli. Każdy zawodnik odmawia sobie wszystkiego, tamci wprawdzie, aby zdobyć zniszczalny wieniec, my zaś niezniszczalny. Ja zatem biegnę nie, jakbym nie znał celu, walczę nie jak ten, kto uderza w próżnię. Raczej surowy dla siebie trzymam swe ciało w ryzach, abym czasem, głosząc innym, sam nie okazał się niewypróbowany. Mamy tutaj o zwycięstwie, o dążeniu do zwycięstwa. I to były pierwsze słowa z Bożego Słowa, które mnie tak powaliły, dotknęły, sprawiły, że zacząłem się zastanawiać. Były tutaj one przeczytane na tygodniu biblijnym w 2012 roku, kiedy się odbywał, bodajże w grudniu. Pamiętałem, że to były tylko słowa z pierwszego listu do Koryntian. Jak zostały przeczytane, jak wróciłem do domu, to szybko chciałem po raz kolejny znaleźć te słowa, mojemu tacie się pochwalić, jak to mnie słowa z Biblii dotknęły i pokazały, że jest bieg, jest droga do zwycięstwa, w tym biegu jest ten wieniec, który oznacza życie wieczne, że mamy robić wszystko i w Chrystusie też można powiedzieć dostajemy wszystko, aby zdobyć ten wieniec. Jest tu zaznaczenie, że ludzie w tym świecie walczą o sprawy tego świata, tak jak tutaj jest o tym wieńcu, który może zostać zniszczony, ale my mamy coś lepszego, ja mam coś lepszego jako Boże dziecko niż to, co na tym świecie. I naprawdę, kiedy widzę to, co dookoła, ile zła, ile nienawiści, ile skupienia właśnie na tych zboczeniach i dewiacjach, o których Andrzej mówił, to naprawdę coraz bardziej nie chce się żyć w tym świecie i chce się aż powiedzieć, mieć ten dylemat, który miał apostoł Paweł, o którym czytamy w liście do Filipian, że z jednej strony dobrze żyć dla Kościoła, z drugiej strony fajnie by było już umrzeć i być z Panem. Myślę, że to jest jeden z takich aspektów zwycięstwa, o których warto wspomnieć, kiedy już nie muszę się bać śmierci, a mam tylko dylemat, że z jednej strony mogę stąd odejść, a z drugiej strony mogę jeszcze żyć, bo mam coś jeszcze do zrobienia. Wczoraj na grupie młodzieżowej dużo mówiliśmy o zbawieniu i myślę, że to jest taki dość istotny aspekt mojego zwycięstwa, naszego zwycięstwa w Chrystusie, zbawienie, ratunek, który zgotował nam Zbawiciel, ratunek od wiecznego potępienia, ratunek od grzechu, ratunek od tego, że diabeł przypisuje sobie władzę nad nami. Mówiliśmy o tym, abyśmy cały czas zachwycali się tym zbawieniem i wtedy życie będzie wyglądało zupełnie inaczej. Tak wszystko potrafi nam spowszednieć. Tak, takimi jesteśmy jako ludzie, że przyzwyczajamy się do wielu, wielu spraw, ale kiedy gdzieś siadałem, zastanawiałem się nad wczorajszym tematem i przy okazji dzisiejszym też, to chciałbym to zaznaczyć, abyśmy ciągle zachwycali się zbawieniem, abym ja ciągle zachwycał się zbawieniem. Przeczytam słowa z listu do Efezjan, które mówią o zbawieniu, które wielokrotnie czytaliśmy, które wielokrotnie słyszeliśmy z zakazalnicy. Są to słowa, które
myślę, dotykały nas, kiedy zapoznawaliśmy się z zasadami reformacji, z zasadami protestantyzmu. Z listu do Efezjan, 2:8-9 czytamy: gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił. Piękne słowa, piękne uświadomienie dla mnie po raz kolejny, kiedy myślę o zbawieniu, że nie muszę się o nic starać, ale wszystko zostało zapłacone i to tak naprawdę jest moim zwycięstwem. Mogę cieszyć się zbawieniem, radować się nim, mogę na życie patrzeć przez pryzmat przyłbicy zbawienia, którą mam na swojej głowie i tak naprawdę perspektywa wszystkiego się zmienia. Spojrzenie na to, co dookoła nas się zmienia. Oczywiście smucimy się tym Bożym smutkiem, widząc to, co się dzieje, ale jednocześnie mamy tę radość, że oto przed nami życie wieczne, oto przed nami życie w poznawaniu Boga przez wieczność. Całe życie próbowaliśmy starać się o zbawienie, starać się o ten ratunek, wykorzystując do tego pieniądze, pielgrzymki, wykorzystując swój czas, niektórzy na różańcu, niektórzy na różnych koralikach ze wschodu, no ale nie o to chodzi. To nigdy nie mogło zapewnić nam zwycięstwa, jedynie fakt, że Chrystus już zapłacił. Jesteśmy powołani do sprawowania tego zbawienia, myślę, że parafrazując to, co też tutaj powiedziałem, do sprawowania swojego zwycięstwa w konkretny sposób, co ja i także czynię, wiem, że mogę czynić to coraz lepiej, wiem, że każdy z nas może to czynić coraz lepiej i w liście do Filipian, 2 czytamy: dlatego moi ukochani, jako zawsze posłuszni, nie tylko gdy jestem z wami, lecz tym bardziej, gdy mnie nie ma, czyńcie użytek ze swego zbawienia w poczuciu czci i odpowiedzialności wobec Pana. Bóg to bowiem jest sprawcą waszych pragnień i działań płynących z dobrej woli. Bóg w swoim zwycięstwie, w moim życiu daje mi trwać ciągle przy Nim. Nawet jak przychodzą te momenty, że mi się nie chce wielu rzeczy, nawet jak przychodzą kryzysy, nawet jak przychodzą poczucie porażki czy przegranej, zawsze mam do kogo wracać. Zawsze mam ten punkt odniesienia, którym jest Pan Jezus Chrystus, którym jest modlitwa, którym jest Boże Słowo. I tak naprawdę niezależnie, co bym sobie w swojej czasami durnej główce ubzdurał, zawsze jest powrót do tego, zawsze jest powrót myślami do tego, że Bóg widzi mnie, widzi moje serce, widzi moje słowa, widzi moje czyny. Pan Bóg też używa przy tym wszystkim mojej żony kochanej, która też, może inaczej, Pan Bóg sprawił, że pojawił się kolejny sens w moim życiu, jakim jest tworzenie jak najlepszego małżeństwa, jak najlepszej wspólnoty małżeńskiej. Pan Bóg mi też daje was i tak naprawdę te częste nabożeństwa, które tu mamy, też we mnie podtrzymują to, że ciągle myślami mam gdzie wracać, ciągle myślami mam do kogo wracać i to sprawia, że mogę czuć się zwycięzcą, ale nie tylko czuć, bo to się kojarzy z uczuciami, ale też być zwycięzcą. Są takie sytuacje, że czujemy się
albo wręcz jesteśmy powaleni, ale nigdy pokonani, o czym czytamy w liście do Hebrajczyków. I myślę, że jest tak właśnie dlatego, że zawsze mamy ten jeden konkretny punkt odniesienia. Tak jak Andrzej już tutaj mówił, syn marnotrawny, nawet jak poszedł w długą, miał ten punkt odniesienia w postaci ojca, który na niego czekał, który z rozpostartymi ramionami wybiegł do niego, kiedy ten przyszedł do niego brudny i śmierdzący, utaplany w grzechu, utaplany w brudzie. Nawet jak nurzał się w tym, co uznał za swoją przyjemność, a później stało się dla niego przekleństwem, oprzytomniał i pomyślał o swoim ojcu, o najemnikach, którzy u niego pracowali, i stwierdził, chociaż być kimś takim, chociaż być takim najemnikiem, przecież mój ojciec jest taki dobry. Mamy do czego wracać. Mam do czego wracać, jeżeli mam poczucie porażki. W liście do Hebrajczyków, w 2 rozdziale, od 1 wersetu czytamy następujące słowa, które powinny być dla nas ostrzeżeniem, przypomnieniem, ale także tą kwestią, że nie wolno, że zbawienie nie może nam spowszednieć, nie może stać się czymś takim bezrefleksyjnym. Dlatego powinniśmy w większym jeszcze stopniu stosować się do tego, co usłyszeliśmy, aby nas czasem nie zniosło na bezdroża. Bo skoro słowo wypowiedziane przez aniołów stało się wiążące, a każde wykroczenie i nieposłuszeństwo spotykało się z zasłużoną odpłatą, to w jaki sposób my ujdziemy cało, lekceważąc tak wyjątkowy dar, zbawienie? Tu jest napisane, że jeśli zlekceważymy zbawienie, które jest określone jako wyjątkowy dar, no to czeka nas kara, czeka nas odpowiednia odpłata. Chcę żyć każdego dnia zachwycając się zbawieniem, które jest zapewnieniem mojego zwycięstwa w Chrystusie. Pragnę, aby każdy z nas na tym miejscu, każdy, kto tego słucha, miał cały czas to pragnienie, aby zbawienie było takim, bym kolokwialnie powiedział, takim wow, takim eureka. To jest to, co jest treścią mojego życia, to jest to, co jest sensem mojego życia. Myślę, że każdy z nas, gdyby tu stanął o swoim zwycięstwie w Chrystusie, mógłby powiedzieć na swój sposób, ale zawsze się to zaczyna od zbawienia. I tej radości ze zbawienia życzę każdemu z nas. Amen. Cieszę się, że mogę tutaj być. Tak, może tematem tego dzisiejszego rozważania jest moje zwycięstwo w Chrystusie. Tak, myślę, że parę lat temu to bym tu nie stał, bo dzisiaj o 18:00 Polska gra ze Szwecją. Także to byłoby wydarzenie, którego nie mógłbym opuścić. Także to jest moje zwycięstwo w Chrystusie dzisiaj. No. Chwała Bogu za to. Tak po ludzku myśląc, to każdy z nas chce zwyciężać, osiągać jakieś sukcesy, czy to w pracy, czy gdzieś w sporcie. W różnych dziedzinach swojego życia chcemy wygrywać. Nikt z nas nie lubi przegrywać, nie lubimy też ponosić porażki. Jak się patrzę wstecz na moje chrześcijańskie życie, to już troszkę tych lat minęło, to nie było ono pasmem zwycięstw.
Raczej częściej zdarzały mi się porażki, upadki. Co wcale dzisiaj nie jest powodem do chluby dla mnie. Chociaż się nawróciłem, powierzyłem swoje życie Jezusowi Chrystusowi, ale tak naprawdę nie oddałem wszystkiego pod Jego panowanie. To właśnie te rzeczy, które sobie zostawiłem, były tymi słabymi punktami, miejscami, które wykorzystywał diabeł, aby mnie kusić i doprowadzać do grzechu. Tam, gdzie nie panował Chrystus, nie miałem właściwej Bożej ochrony. Kiedy próbowałem walczyć własnymi siłami, zawsze ponosiłem porażki. Tak naprawdę w moim życiu zaczęło się wiele zmieniać, kiedy Bóg przyprowadził mnie do tego zboru. Najpierw słuchałem kazań pastora Andrzeja i Bóg przez jego głoszenie zaczął otwierać moje oczy. Zobaczyłem, że Bóg widzi mnie inaczej. Że moje życie nie jest takie, jak powinno być. Rozumiałem, że Jezus chce, abym był Jego uczniem. Wtedy nie rozumiałem jeszcze, co to znaczy być prawdziwym uczniem Jezusa Chrystusa. W Ewangelii Jana w 8 rozdziale 31 i 32 wersecie czytamy. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Pan Jezus umierając za nas na krzyżu, za mnie, pokonał grzech, a zmartwychwstając zwyciężył śmierć, pokonał szatana. Dzięki Jezusowi nie muszę już grzeszyć, już nie żyję w niewoli grzechu. Wręcz nienawidzę grzeszyć. Nie muszę obawiać się śmierci, bo należę do mojego Pana. Zatem czy żyję, czy umieram, jestem Jego własnością. Idę do Niego. Moje zwycięstwo w Chrystusie jest zależne od tego, czy trwam w Nim, w Jego Słowie, czy chcę przyjmować to za jedyną prawdę. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale 21 wersecie pisze: nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrym zwyciężaj. Moim zwycięstwem w Chrystusie jest to, że mogę patrzeć na ludzi oczami Pana Jezusa. Mogę okazywać im miłość i czynić dobro nawet tym wrogo usposobionym wobec siebie. Jezus powiedział do swoich uczniów Ewangelii Jana 16:33. Był ten werset już mówiony. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. To właśnie wiara, zwycięstwo Jezusa Chrystusa. Jest tą prawdą na każdy dzień naszego życia. Jest tą mocą, w której możemy zwyciężać. Możemy w pokoju oczekiwać na Jego zwycięstwo. Bo nieraz musimy czekać na zwycięstwo naszego Pana. Musimy okazać cierpliwość, a to zwycięstwo przyjdzie prędzej czy później. Apostoł Jan w pierwszym liście, 5 rozdziale, 4-5 wersecie napisał takie słowa: bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jeśli narodziliśmy się na nowo, jesteśmy jako Boże dzieci po stronie wszechmocnego, żywego Boga, który zawsze zwycięża. Jest w Bożym Słowie taka znana historia o Dawidzie i Goliacie.
Nie będę jej czytał, chcę tylko w skrócie ją opowiedzieć. Z jednej strony Goliat, harcownik filistyński, potężny wojownik, wyzywający przeciwnika, właśnie harcownik to jest wojownik wyzywający do przeciwnika do walki w pojedynkę. Codziennie rano i wieczorem przez 40 dni żył szeregi Izraela i wyzywał ich na pojedynek. A nikt ze strony Izraela nie znalazł się, kto by dał radę mu stawić czoła. Gdyż Saul i cały Izrael, słysząc te słowa codziennie, upadali na duchu i bali się. A wreszcie znalazł się ktoś, kto się nie bał. Bo z drugiej strony był Dawid, młodzieniec bez wojennego doświadczenia, bez zbroi i miecza, ale z potężnym Bogiem, który daje zwycięstwo. Tak pokrótce to Dawid pokonał Goliata, bo ufał Bogu i wierzył, że Bóg da mu zwycięstwo. Kiedy Dawid pokonał Goliata, wojownicy Izraela powstali i zaczęli ścigać uciekających Filistyńczyków, którzy po popłochu uciekali. Przez to zwycięstwo, które odniósł Dawid, dzięki Bogu, Izraelici podnieśli się na duchu, wstąpił w nich duch walki. Także dzisiaj, kiedy prowadzimy zwycięskie życie, jesteśmy dla tych, którzy są wokół nas w Kościele, takim świadectwem, że można iść zwycięsko przez życie. Możemy ich podnosić na duchu, kiedy nie wierzą, że mogą zwyciężyć, kiedy coś ich przygniata. Właśnie takim świadectwem powinniśmy być dla każdego. Myślę sobie, że Goliat to wrogi system tego świata, sprzeciwiający się Bogu. Ten świat, tak jak Goliat, chce nas, Boży lud, pokonać i wziąć w niewolę, abyśmy mu służyli. Ten świat jest pod panowaniem szatana. Ten świat można scharakteryzować porządliwości ciała, oczu, pysze życia. To wszystko krzyczy dzisiaj i chce nas pokonać, chce zawładnąć naszymi ciałami, naszymi umysłami, naszymi sercami. I krzyczy, żebyśmy to mieli, to przeżyli, tym byli. Za wszelką cenę, niezależnie od tego, czy pójdziemy za Pan brat z grzechem. Czy zdradzimy naszego Boga? W liście Jakuba 4,7 czytamy: przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Tylko całkowite posłuszeństwo Bogu pozwoli nam przezwyciężyć zło, przeciwstawić się mu. Diabeł będzie atakował nasz umysł swymi kłamstwami. Aby nie dać się okłamać, zwieść, musimy zmienić nasz sposób myślenia. Myśleć jak Boże Słowo, aby skutecznie się obronić, aby skutecznie przezwyciężyć te wszystkie ataki. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w 6 rozdziale od 10 do 17 wersetu zapisał takie słowa. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego.
Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierznościami i z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami o kręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości, a przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Każdy z nas potrzebuje takiej duchowej, Bożej zbroi, aby w Chrystusie odnosić zwycięstwo w walce każdego dnia. Może przyjść taka pokusa, że nie założymy tej zbroi. Ona jest być może niewygodna. Może gdzieś ten miecz nas rzucimy w kąt. Z czasem to pokryje się rdzą. Jaka jest nasza zbroja? Czy ona lśni? Czy nasz miecz śni, czy też jest już zardzewiały? Ten miecz. To słowo. Czy walczymy tym mieczem dzisiaj? Każdy musi sobie na to pytanie sam odpowiedzieć. I też myślę, musi uważać, aby nie popaść w taką otępiałość, lenistwo duchowe. Bądźmy prawdziwymi żołnierzami Jezusa Chrystusa, tymi, którzy ubierają te Boże zbroje, którzy biorą Boże Słowo, ten miecz do ręki. Wiernymi Chrystusowi, gotowymi Go słuchać, walczyć i zwyciężać w Jego imieniu. Drugi świętego Pawła do Tymoteusza w 2:3-4 i 12 werset mówią: cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, którego do wojska powołał. Jeśli z nim wytrwamy, z nim też królować będziemy. Jeśli się go zaprzemy, i on nas się zaprze. Abyśmy wszyscy mogli przejść zwycięsko przez próby i doświadczenia naszej wiary, które niejednokrotnie będą przynosić cierpienie, trud. Abyśmy w Chrystusie mogli wytrwać do końca jako zwycięzcy. Tak na zakończenie taki jeszcze jeden werset. Cudowne słowa obietnicy zapisane w objawieniu świętego Jana 3:21. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Chwała Jezusowi za Jego zwycięstwo, które w Nim mamy. Amen. Nie karć mnie, Panie, w gniewie swym zmiłuj się, Panie, bo jestem słaby, uzdrów mnie, Panie. Zatworzyły się kości me. Jak długo, Panie, czekać mam, zbaw mnie, Panie, przez łaskę swą odwróć się, Panie, ratuj duszę mą. Niech odstąpią ode mnie
czynią nieprawość i słów, gdyż mój Pan usłyszał głos, płaczu mego wysłuchał On mnie, niech odstąpią ode mnie, gdyż Pan mój przyjął modlitwę, modlitwę mą. Słów, gdyż mój Pan.